Oh god, Jesus. Oh my god! What the f- Siemano wszystkim, z tej strony Polski Pingwin. Witam w moim kolejnym odcinku z Pingwin Packa. Niestety nie będziecie wiedzieć w ogóle, gdzie jestem, ani... Oh no, zepsułem tutaj lampy. Nie będziecie wiedzieć w ogóle, gdzie jestem, ani co się dzieje. Czemu? Ponieważ moim zdaniem nagrałem taki fajny odcinek, ale kurczę, skasowałem nagranie przez pomyłkę. I tak się zdenerwowałem. Naprawdę się zdenerwowałem przez to. Ale okej, zaczynamy. Na początku pokażę wam parę fanartów. Tym razem 10, ponieważ 21 odcinek i lubię numer 21, więc po prostu tako dla odmiany 10, ale szybko je pokażę, żeby było. I potem pomożecie mi coś wybrać. Yeah! Okej, więc przejdźmy do fanartów. Pierwszy fanart mamy od DJMP5.pl. Tutaj mamy fanart. Następny od Yadzi, Iguso, Filippo.pl1, Garfaster, GreenTV.pl. Następny od GreenTV.pl, nie wiem czy przez pomyłkę źle nazwałem ten plik, może od kogoś innego? Przepraszam, jeżeli tak. Hubert Glomb i Hubert Paw i Igor Rojewski. Jak tak w ogóle od tej pory będę wybierał tylko najlepsze fanarty, bo jest ich tyle, są tyle fanartów zajebistych dostaję, że po prostu jest masakra. Tak bardzo dużo fanartów dostaję od was. Niestety przegapiliście zajebisty odcinek, ale spróbuję wam powiedzieć mniej więcej co zrobiłem. Przeszedłem od zwykłego świata przez portal, tak jak widzicie, i zrobiłem tutaj początek naszego nowego domku, ale to nie jest taki nowy domek, to jest po prostu nasz domek, który będzie w tym świecie. Zrobię tutaj waypoint, nazwę to domek. Yeah. I tak jest. W ogóle zajebiste fanarty wysyłacie, więc naprawdę dziękuję wam. Mieliśmy naprawdę fajny odcinek, co zrobiłem? Ogólnie lecieliśmy tutaj, byliśmy pod atakiem od różnych mobów, spaliliśmy parę mobów i zbudowałem tutaj, mam tutaj coalstone, który nazbierałem od zewnątrz. I kurczę, moby lecą kolejne. Niestety zginęliśmy parę razy w ostatnim, raczej kiedy nagrywałem i się nie nagrało, bo skasowałem, bo jestem głupi. Myślałem, że skasuję stare nagrania, jednak skasowałem nowe, więc trochę fail. No, ale teraz będziecie mi, jak zabiję tego moba, pomożecie mi coś wybrać i to wszystko będzie zależało od was. Tylko ten mob musi zginąć. Już ginie ostatnie parę żurykierów raz. Wow! Wow, czemu? Oh Jesus, co się dzieje? O, bomby! Nice! Tamten zabił tego, lol! Oh god, Jesus! Oh my god! What the fuck? What the fuck? What? What the hell? No! Oh my god, no! Musimy wziąć ze sobą drewno, kurczę, czekaj. Wow, nie wiem czy przeżyjemy teraz. Oh Jesus! Ściągnęli nas ostro. Mieliśmy w ogóle przejść też do portalu do Netheru. Może i nawet zdążymy. Ja nie mogę uwierzyć w to. Kurczę, gdzie jest nasz... Tam zginęłem, tam jest domek. Dosyć daleko jest domek. Myślałem, że będzie blisko portalu. Chciałem zrobić taki tunelek do mojego domku, ale wygląda na to, że nie damy rady tego zrobić. Raczej będzie da radę, ale jest trochę daleko. Okej. Pomożecie mi w sumie teraz, jak wejdziemy na powierzchnię. Zobaczycie. W sumie lepiej by było wybrać w zwykłym świecie. Więc w sumie zaraz pomożecie mi wybrać nowy texture pack. Mam opcję na texture packa i będziecie pomagali mi wybrać najlepszy. Pierw chcę zdobyć moje itemy z powrotem od tych cwaniaków. Mam nadzieję, że ich już tutaj nie mam. Że niech cwaniaczą nadal też czekaj. No, na łatwym dobrze, na łatwym musimy mieć na tym świecie. Widzieliście i tak jak szybko zginąłem. No, pójdzie. Co to jest? O nie! O nie! O nie, to są ci straszni szybcy strzelnicy. Okej, uciekamy. I pójdziemy tam, gdzie nasze itemy powinny nas czekać. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych groźnych mobów. Tutaj musimy iść. Hello, czyste pole. Yeah. I tak lubię, jak jest.
Zbieramy szybko itemy. Nie wiadomo, kto się tutaj cwaniaczy, więc przygotujemy nasz miecz. I bezpiecznie na chatę! Można i nawet tak. Okej, więc miałem ogólnie taki plan. Skoro jesteśmy tutaj, możemy zrobić, skoro nie będę powtarzać się raczej, ponieważ w ostatnim odcinku zbudowałem ten pokój, będę robił ten zapokój tutaj. Ten pokój będzie trzymał nasze... Ale czekaj. Musimy wybrać teksturę pierw. I chcę, żeby było łatwo, więc zmienimy szybko na peaceful, żeby moby nam nie przeszkadzały. Możemy wybrać teksturę. Musicie mi powiedzieć, jaka tekstura wam się najbardziej podoba. Ogólnie to jest pierwsza tekstura, którą już mamy. Mamy teraz trzy opcje z doku crafta. Pierwsza opcja z doku crafta jest taka. Tak wygląda pierwsza opcja z doku... Tak wygląda pierwsza opcja? Wiesz co, chyba nie ma różnicy w tym świecie. Będziemy musieli zrobić, ponieważ te tekstury wszystkie są wygrane przez, ogólnie jak będę grał na Always Rustic, na tą obecną chwilę, ale szybko zrobimy ten pokój, wrócimy do zwykłego świata, wtedy już wybierzemy texture packa, więc naprawdę muszę wiedzieć, tu mam różne texture packi, ogólnie to jest ten o texture pack, który używałem w ostatnim odcinku, nie znaczy, że to jest będzie nasz ostatni texture pack, który będziemy używać, ale akurat tego używałem. Okej, więc wracamy do tego, co robiliśmy. Rzucimy sobie zbroję. O, to jest zapasowa zbroja. Rzucimy sobie naszą zbroję. Nice, mamy zbroję, dobra. I szybko zorganizujemy, co mamy. Pochodnie, stejki, złote jabłka. To idzie tu. Miecz. Kill of to. Frozen shards, patyki. Węgiel i plecaki. I resztę może być tak, jak jest w sumie. W sumie to może iść tu. To może iść tu. Zapasową zbroję miałem zorganizowaną tutaj. I zapasowy miecz też, żeby się nie zgubili. Spoko. Wszystko mamy ładnie zorganizowane. Możemy teraz, przepraszam, stworzyć drewniane deski. Okej, stworzymy drewniane deski. Czemu? Potrzebujemy skrzynki. Potrzebujemy skrzynki. 8 skrzynek na pewno wystarczy. No i w sumie, szczerze mówiąc, by się przydały jeszcze patyczki, bo mamy ich mało. I drewno resztę możemy zrzucić do też do skrzyni. Weźmiemy też sobie ten kilof tutaj, ponieważ pomoże nam szybciej wykopać to, co chcemy. Tutaj mamy... Jak to jest? Mamy tutaj, więc będzie raz, dwa, trzy. Teraz jeden w tą stronę. Jeden w tą stronę. I prosto. Kto tu mi puka do drzwi? Okej. Tu jest równo teraz. Teraz mamy tak, czekaj, raz, dwa. Teraz trzecia kolumna będzie tu. No i kolejne trzy bloki. To co ten kotek robi? No kurde, uspokój się, kotku. Lecisz mi do przodu i do tyłu cały czas. Może te liście będą ładnie tu wyglądać. Boom! Yes! I trzeci tutaj mamy... Tutaj mamy miejsce trzecie. Tutaj wykopiemy. Znów wykopałem przez pomyłkę zły ten, ale liście ładnie wyglądają tam. No i resztę szybko można wykopać. Naszym mega szybkim kilofem. Ten jest bardziej precyzyjny, jak zauważyliście. Ten używam do precyzji, a tamten używam do szybkiego kopania. Więc tutaj możemy szybkie wykopanie zrobić. I tak będziemy wykopywać tutaj z tyłu trzy przegródki. I tu będzie nasz pokój na skrzynki. Trochę nierówny, ponieważ 3 na 3, więc jak to zrobimy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i... Siedem, osiem? Okej, może być. Teraz możemy wszystko wrzucić tutaj również z naszą zapasową zbroją, żebyśmy... W sumie będziemy to brać teraz do domu, więc możemy zatrzymać przy sobie, żebyśmy tylko nie stracili. I powinniśmy mieć... tam gdzieś w tamtym kierunku jest nasz portal, więc chciałem wrócić do naszego portalu, ale niestety nie damy rady. Co możemy tu zostawić? Liście, kawałek drewna, koble, frosted wood, coalstone. Coalstone właśnie używamy, zaraz pójdziemy wędrować po coalstone. Będzie ciekawie, zobaczymy, czy coś nas nie zaatakuje przypadkiem. Muszę wykopać tutaj wszystko. Możemy tak o wiele szybciej, jak sami widzicie. Ale nie jest zbyt precyzyjny, niestety.
wykopuję czasami nawet bloki, które nie chcemy, żeby były. Na przykład to nie musi być wykopane, to też nie i to nie też. Będziemy kłaść tutaj coalstone'a. Pierw zrobimy w taki sposób. No i teraz pójdziemy poszukać trochę więcej coalstone'a. Nice. Urosło nam ciekawy ten. Gdzie jesteśmy? Okej. Coalstone, idziemy po ciebie. Musimy iść teraz świat. Jest, już jeden pierwszy blok. A! I kurczę, lampy potrzebujemy też. Akurat 8. W ostatnim odcinku, który nagrałem, który się nie dał nagrać, niestety, udało mi się dokładnie zdobyć dokładną ilość lamp i coalstone'a, co potrzebowałem. Niestety, tym razem nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że podobnie. Oh my god! Oh god, nie zauważyli mnie dobrze. I tu mamy Nie! Co się dzieje? Chodzi sam, kurde! God damn it, Minecraft. Czemu ty tak mi robisz? Zaczęło chodzić samo, bez mojego, kurcze. Bez mojego... Bez nawet nic nie powiedziałem. Zaczęło mi chodzić samo w Minecrafcie. Jakieś duchy. W ogóle co mi się śniło wczoraj nocy? Jezus. Jakieś dziwne rzeczy. Na pewno mam wystarczająco stone'a teraz. Yeah. O, yeah. Tylko, że ten cwaniak nam blokuje drogę. Więc musimy być trochę ninja, Master Czułek style, i wspinać się tutaj. Mam nadzieję, że się uda, że nas nie zobaczy. Okej, okay. Nice, nice, udało się, udało się. Co? O, udało się, sweet, sweet. Tamci moby ogólnie nie są tacy groźni, tylko cię spowalniają. Ale spowalnianie nie jest aż takie złe, więc myślę, że może być. Możemy go zostawić. Nawet jakby nas atakował, to by nie było tak źle. I zobacz, tym razem akurat mam jedno za mało. Jedno za mało, akurat jedno za mało. Ale mnie zbyt wycwaniaczyło Minecraft, niegrzeczny. Coalstone'a? Wystarczy mamy. Problem mamy w tym. Workshop lamp. Mamy o jedną lampę za mało. Tutaj właśnie idą lampy nasze. Jeżeli nie zauważyliście, tak jak w tamtym pokoju. Tylko, że brakuje nam jednej lampy. Więc musimy wyjść znów na świat i znaleźć jedną lampę. Brzmi jak dosyć prosta sprawa, ale jakoś wątpię, że będzie tak łatwo, jak się zdaje. Mam nadzieję, że będzie, żebyśmy mogli wrócić do drugiego świata, wtedy przejść sobie do Netheru, ale jakoś wątpię. Mi się nigdy nie udaje takie proste coś. Na pewno tu będzie cała gromada mobów czekać na mnie i mnie rozwalą. Okej, okay. Jest lampa, jedna! Jest, dokładnie to, ile potrzebowaliśmy. Weźmiemy wszystko. Yeah! Zostawimy pochodnie też, żeby było, żebyśmy wiedzieli wszystko, że ładnie oświetlone jest. No i wracamy sobie na nasz domek. Uwaga, 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 tam są moby. Groźne moby i to też. To są bardzo szybkie, groźne moby. Musimy na nich uważać. Mało życia mają, z tego co pamiętam, ale groźne są. Więc lepiej ich unikać w obecnej chwili. Tam ktoś jest? Nie. Okej, okay, do domu. Nice. Postawimy pochodnie tutaj na zewnątrz, żeby nas nie atakowały żadne moby. Możemy w sumie wstawić... O, tyle będzie. Mamy 40 pochodni, teraz na pewno dostarczy. I oświetlić to drewno tutaj. Niestety z tego drewna nic się nie da stworzyć. Możemy używać to drewno do przepalania tylko. Ale poza tym nic ciekawego to drewno nie robi, niestety. Okej. Okay. Gotowi jesteśmy. Gdzie mamy nasze itemy? Spoko. Coalstone wrzucimy tutaj. Węgiel możemy też... cobblestone wrzucimy tutaj. Wszystko ładnie zorganizujemy. Przepraszam. I czas wrócić na nasz normalny świat. Tylko byśmy musieli zrobić w sumie tunelek. Oh jeez. Shurikeny? Mam nadzieję, że pomożecie mi. Ogólnie jest... Oh, nice. Jest! Come on, musimy go przeciągnąć tutaj. Idzie, idą. Mam nadzieję, że nie mieszczą się w jedną dziurę. O, nice. Ale kanto! Haha, nie jesteście już tacy silny, co? Cios! Cała ich gromada na mnie przyszła. I tak ich ścisnęłem. Nice! Wow, Frozen Shards, 27. To jest dobre. Okej, zrobimy sobie... jakiś blok, żeby ludzie nie mogli, żeby moby nie mogli nam wchodzić. I mi się zdaje, że waypointy się tutaj...
O kurna. Waypointy się tutaj nie zapisują, więc musimy oznaczyć oznaczyć pochodniami naszą drogę. Kurde, okej. Oh no. Okej, ciśniemy, mam nadzieję, że nas nie spowolnią. O, już zaczyna się, kurczę. Ciśniemy, ciśniemy tam. Pochodniami zaznaczamy. Przeskoczysz! Nie, nie przeskoczysz! Nie jesteś mistrzem parkouru. Oh, fuck, nie. 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 Get me out of here. O, kurde. Okej. Cicho, cicho, cicho. Nie zauważą nas tutaj. Nie zauważą nas. Jest. Okej, wykopujemy się. Oh! Holy shit! O, jesteś dobrym. Jesteś dobrym. Nie zauważyłem. Chodź tu do mnie. Co masz na sprzedaż? Ma na sprzedaż. Mogę zobaczyć. X-Men slides tylko. Icicle Bane? Infinite uses? A nie, robimy lepszy miecz. Mogłem ten w sumie zrobić, ten Icicle Bane. Nigdy się nie kończy. I ile potrzeba? O, 15. Oszalał. Oszalał. 15 snowflake'ów, żeby dostać tyle snowflake'ów. To już po prostu... Chyba byśmy lepiej zdobyli je Ender Sword, zanim to byśmy dostali. Okej. Okay. Pochodniami zaznaczamy teren, wracamy na chatę. Let's go. Let's do this. We got this, guys. Come on. Let's roll. Oh yeah. Oh yeah. Jesteśmy. Oh. A, skoro nie ma tutaj waypointów, też by się bardzo przydało, czekaj, oświetlimy teren tutaj, też by się bardzo przydało właśnie, żeby zrobić coś jak tunel do naszego domku. Chociaż nie musimy tego robić w tej obecnej chwili, więc zostawimy to na inny czas. Domek nie jest aż tak daleko i tak. W sumie możemy... Czekaj, domek jest 146. Uwaga, uwaga. 149, mniej więcej w tamtym kierunku. Więc możemy zacząć kopać sobie... tunel do naszego domu. Powiedzmy, żeby to będzie tunel do naszego... O, oh, jeez. O-o. Żadne moby tu nie ma, dobrze. Zamkniemy to. To będzie oczywiście taki po prostu... taki tunel, tak jak we więzieniu, jak się wykopują we filmach. Pod wszystkim nikt nie będzie nawet wiedział, ani jeden mob, że jesteśmy tutaj. Mam nadzieję. Taki jest plan. Czy tak wyjdzie, to kurczę... tylko czas pokaże. Ale okej. Okay. Bierzemy, bierzemy. No i ważne będzie oczywiście, jak pomożecie mi wybrać tą teksturę. Oh, nice. Okej, okay, tutaj jest ten. Tutaj jest kolejny ten, gdzie możemy wybrać sobie snowflake'i. W ogóle, jak wam się podobał odcinek i chcecie mnie wspierać, możecie zostawić ocenę na filmie, jakąś pozytywną, czy tam jaką chcecie. By było bardzo miło z waszej strony. Tylko zajmuje sekundę też, więc by było super podczas oglądania. Okej. Okay. Ja tu się zakopię, ponieważ słyszę dużo strasznie mobów. Chyba z tamtego spawnera, którego widzieliśmy sekundę temu. Tam, gdzie będą te snowflake'i. Ale już się zbliżamy do domku. Wiesz co? Ja to chyba zrobię w własnym czasie, ponieważ widzicie sami, że to może dosyć długo zająć i nie chcę marnować naszego czasu na wykopanie. Wow! Najwyżej... O, jaka pułapka. Najwyżej zrobię to innym czasem. Albo własnym czasie nawet. Jak będę miał obecną... jak będę miał wolną raczej chwilę, żeby coś tutaj popracować. Ale mamy podstawę przynajmniej przygotowaną, więc jest dobrze. Przez portal pójdziemy, pokażę wam teraz i wy pomożecie mi wybrać teksturę. 3, 2, 1, teleport! O, nice! Nice, jesteśmy w domu. Musimy uważać, bo czasami moby tutaj przechodzą przez ten portal. Zaraz przejdziemy do Netheru też, tylko... chciałem wam... czekaj, zjem sobie ten... pokazać różne tekstury. Okej. Okay. Obecnie używaliśmy teksturę Faithful. Przejdziemy na teksturę Faithful teraz, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. To jest nasz standardowy texture pack. Ostatnio mówiliście, że nie podoba wam się ten standardowy texture pack, więc teraz... o, deszcz pada niestety, ale i tak zobaczymy ładnie na pewno tekstury. Więc tutaj macie podstawową teksturę, którą używamy teraz, tak wszystko wygląda. Przejdziemy teraz do opcji. Lub jak macie jakiś polecany texture pack, który nie jest w opcjach moich, których teraz daję, napiszcie. Ale ogólnie tekstura, która będzie miała najwięcej komentarzy czy łapek pod komentarzem, to wykorzystam tą teksturę. Tutaj mamy pierwszą teksturę, tak właśnie wygląda. To jest DokuCraft, jedna z DokuCraft. Mamy trzy opcje DokuCraftowe też. Tylko mi się nie podoba ten blok. Widzicie tego bloka tutaj? Bla bla bla. Ten kompletnie szary, taki jakby był bez tekstury. Niestety taki jest na każdej teksturze z DokuCrafta.
ale po prostu zobaczycie sobie tutaj. Możemy jakiś customowy DokuCraft zrobić najwyżej. Ale widzicie, to jest kolejny texture pack. To jest DokuCraft High. Był Dark pierwszy, teraz jest High, teraz będzie Light. Czyli taki letki. Mi się nawet podoba ten, tylko że te tekstury z tyłu nie podobają mi się. Ten sam blok zawsze. I teraz mamy dwie inne opcje. Pierw mamy Inspiration. Inspiracja. Dosyć ciekawe, zmienia dosyć dużo jak widzimy. Tak wygląda inspiracja. Ładnie nawet. Dosyć ciekawie. Widzicie? I mamy ostatnią opcję do wyboru. Ovos Rustic, a to miałem właśnie włączone sekundę temu. Tylko nie podoba mi się jak wyglądają skrzynki, raczej jak używasz skrzynki i wszystko, ale oprócz tego jest bardzo fajny texture pack. Nie wiem czy wam przeszkadza właśnie ta opcja, zobacz, to mi się wszystko... w sumie to jest ładne, ale ogólnie jak wchodzimy do skrzynki, takie szare wszystko, nie wiem czy mi się podoba to szare właśnie. Ale zależy od was, ogólnie ta tekstura jest dosyć ciekawa. Ale jak macie jakieś tekstury, które sami chcecie... Nie podoba mi się to, że szkło jest przezroczyste też, widzicie? Chociaż wiesz, tak powinno być, ale lubię jak są te kratki. Bo takie kształty szkła to na pewno nikt nie dostaje. No, więc tu macie opcję, jak chcecie wybrać, by było zajebiście. I możecie mi napisać w komentarzach, jakie się wam najbardziej podoba. Ale teraz przejdziemy do Netheru i zrobimy sobie miejsce startowe w Netherze. Weźmiemy sobie... Wsadzimy przede wszystkim z powrotem nasze zapasowe rzeczy, żebyśmy ich nie marnowali. Naszą zapasową zbroję też wsadzimy. Ale wygląda diaksowy helm. Jak jakiś z kosmosu po prostu. Wsadzimy nasze Frozen Shards. Nie wiem, co z tych Frozen Shards można zrobić. Ten miecz. Ice Stone. Czy można Ice Stone'a przerobić z powrotem na Frozen Shard? To jest pytanie. Mamy Ice Stone'a? Zobaczymy. Zobaczymy, czy można. Weźmiemy w ogóle to Ice Stone. Co można z Ice Stone'a zrobić? Nic. Ale nie można. Nie można przerobić z powrotem na zwykłe. Ale spoko. I tak Frozen Shard chyba nie przyda się do wiele rzeczy. Z tego, co widzę. Może tak? Może się mylę? Możecie mi napisać, jeżeli tak. W ogóle długo nie słyszałem od was. Ostatnio, długo nie słyszałem od was. Wasze opinie, opcje, może dodatkowe modyfikacje, żeby dodać. Mamy ciągle te same tylko modyfikacje. Jak macie jakieś fajne modyfikacje, mogą nawet być małe, ale byle ważne, żeby zmieniły albo utrudnili, albo bardziej skomplikowały grę, to jest zajebiście. Te, które ułatwiają, to ten troszeczkę bardziej nie są takie, no, takie ciekawe w moim zdaniu. Na przykład, nie wiem, ogólnie jest to z ścinaniem drewna. Spoko, mi się podoba to właśnie. Ale resztę to nie jest nasz tak ciekawe. Okej, tu jest nasz domek. W ogóle chyba nie mamy drewna, więc musimy wrócić. Chcę przygotować wszystko. Porządne skrzynki, wszystko będzie zajebiście. Tutaj będziemy mieli dom. Potrzebujemy drewno. No! Prawie utknęłem tutaj. Drewno mamy. Crafting table możemy też w sumie wziąć. I zorganizujemy tutaj. Drewno mamy teraz. Wystarczająco na 8 skrzynek. 8 skrzynek chyba się przyda dokładnie na tyle, co potrzebujemy. Jeszcze drzwi byśmy sobie zrobili, ale łóżka to na pewno nie. Jeżeli nie wiecie, w Netherze wybuchają łóżka. Nie wiem czemu, ale jakoś tak. Okej, 8 skrzynek. Mamy 8 skrzynek, więc robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trzy równo z tym, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, w takim razie byśmy zrobili drzwi tutaj, a nie tam, gdzie oryginalnie je wstawiliśmy. I byśmy zatkali tutaj tą górę. Mamy tyle tego, co możemy wykorzystać tutaj naszego netherracku, że jest spoko. Zrobimy sobie taki fajny domek. O, tako. Nice. Okej, to już przesada. Wybudujemy tu. I tu. I tak. O. I jeszcze jedną warstwę na górze. Mam go. I teraz w środku jest tak. I tak. Nice. Jesteśmy gotowi. Tylko tutaj drzwi wystarczy postawić. Ale szybko kopię ten kill off. Wystarczy drzwi postawić i jesteśmy gotowi do akcji.
Teraz możemy już rzucać niepotrzebne itemy tutaj nawet. Shurikeny zostawimy przy sobie, będziemy je wykorzystywać, jak będziemy walczyć właśnie z tymi mobami, z którymi idziemy teraz walczyć. I glowstone. Glowstone też chciałem zdobyć. Glowstone, czemu chciałem glowstone zdobyć? O, już idzie na mnie pigman, kurde. Pigman! Ale słaby, ale słabi są teraz nawet. Ten miecz nie jest nawet taki zły. Właśnie tych chcieliśmy bardziej ściągać, bo oni dają fajne rzeczy. Albo też fioletowych. Oh jeez, nawet dużo obrażeń zadają. Oh my god, regeneration. A tak, regeneration, oczywiście zjadłem złote jabłko. A tamci, tak. Nie wiem co oni są silni? Nie pamiętam czy są silni, zaraz się okaże. Oh fuck. Sporo ich idzie na mnie. Chciałem tylko jednego. Palę się. O, jest okej. Wrócę na chatę, jest dobrze. Nie jest dobrze. Oh no. Uważaj pajączku. Dobrze, że ten miecz spowalnia, to jest jeden zajebisty rzecz. Yeah. Jedna zajebista rzecz z tych mieczy jest to, że spowalnia. Oh, gast. O, jaki ryj. Lol. Bam, bitch. Get out the way. KO! Pajączki idą też, nice. Pajączki są łatwe, bo nie strzelają. I to dobrze. Tam jest XP. A, podpalają! Podpalają! Kurde, podpalają. Muszę ich spowolnić, bo idą za mną i mnie zabili! Fuck! Oh, fuck. Pilski pingwin was slain by hell spider. Damn it! Why did you do this, hell spider? O, mam nadzieję, że moje itemy są i się nie spaliły. Ale pajączki są nadal, czekają. Muszę ich bić. Oh my god! Itemy! Yes! Yes, moje itemy, słodkie itemy. Zdrowe, zajebiste itemy. Nie mam czym się zamknąć! Mam nadzieję, że nie idą. Idą. Nie idą. Powiedz mi, że nie idą. Okej, jestem bezpieczny. Ubieraj przynajmniej troszeczkę zbroi. Złotych jabłek, dammit, nie mamy złotych jabłek. Miałem nadzieję, że złote jabłka dostaniemy. Ale niestety nie. Jedzenie mieliśmy tu. O jejku. Musimy iść po resztę naszych itemów. Czekaj, co mój miecz tu robi? Miał być tutaj. Okej. Pajączki, o, surprise attack by the spider. Naughty spider. Ściągniemy, o, pojedynczo ich ściągniemy, super. A mam fire protection też. Gdzie jest drugi pająk? Drugi pająk jest tam, okej, spoko. Nie dojdzie do nas, możemy spokojnie zbierać nasze itemy. Nice. Oh no! Oh god, kolejni. Sheesh. XP tam jest, ale chcę pójść. Okej, plan jest taki. Ściągamy tego ze shurikenami. Oh, nice, come on. Jest, poczekamy aż zejdzie i zadamy mu ostatni cios. Fuck you, brah. That's what you get for killing me. Ha, ha, ha. I mamy Molten Shards. Nice. Nice. Molten jest dobre. Możemy ciekawe rzeczy stworzyć z Molten itemów. Tutaj jeszcze parę itemków nazbierałem. Idziemy po ten XP. Chociaż nie wiem, czy się opłaca, bo kolejne pająki nie idą na mnie. Ale shurikeny mamy. Shurikeny mamy. Zawsze mogą się przydać. Let's do this. Come on. Parę shardów. Oh no. Okej, z miecza musimy ich ciosnąć przynajmniej raz. O! Podpalił mnie. Myślę, że przestaje się palić od razu. Nie będzie powtórka! Nie będzie powtórki. Nie będzie powtórki! Mówię ci, że nie będzie powtórki. O, pigman idzie. Nie chciałem otworzyć jabłonej skrzynki! Chciałem zjeść jabłko. Okej. Pajączki w tym samym miejscu? Nice. Pigman, żegnam się z tobą. Oh no! 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 Oh! No! No! Nasze itemy się spaliły, nie muszę się spaliły, proszę! Oh my god, damn you, spider! Damn you to hell. No! 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 Czemu? No! Czemu akurat teraz zapisało waypointa? No! No! I hate you, spider! I hate you!
Get out of my... No! 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 What the hell? What? Nie widziałem... Oh, this is just silly! That is just stupid now. Load checkpoint. Auto saves. 81. Nie mam pojęcia, gdzie będziemy. Mam nadzieję, że nie będzie za daleko w przyszłość. Great. Zajebiście. Zajebiście, kurde, zajebiście. O oh dear. Więc na to ja wszystko muszę, ja wszystko zbuduję od nowa, nie przejmujcie się. Ja zrobię ten cały pokój i wszystko od nowa. Nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć. Czasami tak jest, niestety. Kurczę, masakra, naprawdę. Rozwalili nas. W takim razie będę kończył na ten odcinek, ale jak macie jakieś fanarty czy pomysły, nie zapomnijcie wysyłać mi i nie zapomnijcie zostawić ocenę pod filmem, bo naprawdę dużo pomaga mi. Jeżeli lubicie serię, chcecie wspierać serię, możecie zostawić ocenę. Ale na teraz żegnam się z wami i co do fanartów, każdy fanart czytam, nie myślcie, że nie, ponieważ czytam i to każdy, więc nie musicie spamować tym samym fanartem 100 razy, bo czytam, może nie odpisuję, ponieważ nie mam czasu, ale czytam i sprawdzam każdy, więc dzięki, lampę rozwaliłem, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na teraz, na razie, cześć.